panu Janu Pietrzakowi, wielkiemu bardowi Solidarności, którego utwór Żeby Polska była Polską pozwolił nam przetrwać ostatnie lata komuny, w dowód uznania i pamięci oraz wzorowe wykonywanie polecenia pana generała dywizji Stefana Grotoroweckiego wręczamy Nagrodę Czytelników z Łodzi związanych z Księgarnią Wojskową. To jest album ojca profesora pułkownika Eustachego Rakoczego, kapelana żołnierzy niepodległości, znak ojczyzny, jasnogórski ręgraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej. Gratuluję. Dziękuję serdecznie księgarni, z którą kolaboruję od jakiegoś już czasu, prawda, za pomysł tego spotkania w tym gorącym czasie przedwyborczym. Pochwalę się, że wyszła książka, Państwo widzieliście. Mam nadzieję, że każdy nabędzie co najmniej 3 egzemplarze dla znajomych. Książka nosi tytuł Śmiech i złość. Jest to książka, proszę Państwa, doskonała, żeby ją dać do poczytania, zwłaszcza ludziom niepewnym, jakimś lemingom, jakimś ludziom niewierzącym, niewiedzącym, gdzie żyją, nie potrafiącym ocenić tego wszystkiego, ponieważ dotyczy 8 lat dokładnie rządów tej całej szajki, która przez 8 lat dopadła nas, proszę Państwa, w naszym kraju i po prostu od 8 lat niszczą wszystko, co się da, kradną, oszukują i tak dalej. Jednym słowem, to są felietony z tygodnika Solidarność, z tygodnika w sieci, z Gazety Polskiej, z Dziennika Polskiego w Krakowie i również z internetu, z YouTube'a, ponieważ mam bardzo ograniczony zasięg oddziaływania na społeczeństwo, bo jestem pozbawiony dostępu do jakichkolwiek mediów, tak zwanych głównych, mediów głównego nurtu. Przepraszam za wyrażenie. Po angielsku mainstream. Ja to przetłumaczyłem na polski, media głównego nurtu. Więc to, proszę Państwa, nie mam dostępu, w związku z tym tylko w felietonach możecie Państwo zorientować się, jak Polska wygląda naprawdę, bo mam nadzieję, że Państwo przychylicie się do opinii, że wszystko, co od 55 lat robię, zawsze opieram na prawdzie, na uczciwości, szukam takich komentarzy, takich spraw, takich sformułowań, żeby oddawać to, co nas uwiera, co nas złości, co nas denerwuje. I taka jest ta książka. Śmiech i złość, proszę Państwa. Ale rozpoczniemy to spotkanie od piosenki napisanej zupełnie niedawno, napisanej na koncert Solidarności 35-lecie Solidarności. My Naród, taki koncert się odbył. Występowałem w gronie licznych rockowców, proszę Państwa, zespoły młodzieżowe, rockowe, tam w stoczni, w tym pięknym, historycznym, wielkim miejscu. Sobie pomyślałem, że jakąś nową piosenkę muszę mieć. Jak tak tam stałem za kulisami, czekałem na swoją kolejkę, to się okazało, że jestem 2 razy starszy od najstarszych uczestników tego koncertu. A od najmłodszych 3 razy starszy. Ale to pokazuje, jak jestem konsekwentny, bo 35 lat temu tam w stoczni po raz, no tam wtedy śpiewałem po raz pierwszy, że Polska była Polską, proszę Państwa. No i ten utwór oczywiście też tam śpiewałem, tu też zaśpiewamy, ale napisałem na tę okoliczność zupełnie nową piosenkę, chcę ją Państwu odśpiewać. Piosenka ma charakter taki do śpiewania zbiorowego, jest refren, bardzo łatwy, bardzo prosty i ma bardzo piękne słowa. Proszę Państwa, więc będę Was nauczał. Skupcie się, słuchajcie uważnie. Jak nie będziecie łapać ze mną refrenu, to powtórzymy 3 razy. Może do rana przetrzymać nawet, żeby nauczyć, bo jestem w takich sprawach bardzo zawzięty. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty wciąż pisze historia. Pisze sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń.
specjalnie, wyjątkowo. Specjalna próba, proszę się skupić. Nie czy Polska niepodległa, biało-czerwona. Nie czy Polska solidarna, nieustraszona. Nie czy Polska naszych marzeń. Sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas przysięgły. Z syberyjskiej otchłani, z nadpowstańczej mogiły głos dobiegał donośny i gniewny. Niech żyje Polska niepodległa, uwieńczone zwycięstwem, pokonany komunizm z faszyzmem. Szły brygady pokoleń, silne duchem i męstwem, miłujące nad wszystko ojczyznę. Nie czy Polska niepodległa, biało-czerwona. Bohaterskiej Warszawie, gdzie splatają się chwała i przyszłość. Nadszedł czas, by potężny łuk triumfu postawić po 100 latach od cudu nad Wisłą. Nie żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Nie żyje Polska solidarna, ale proszę śpiewać z entuzjazmem, to mnie tylko interesuje. I niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska solidarna, nieustraszona. Od razu inaczej człowiek się czuje, prawda? Tak jest, śpiewajmy piękne pieśni historyczne, patriotyczne, proszę Państwa, które dodawały ducha wielu pokoleniom Polaków. Jest mnóstwo takich pieśni. Ja się w ten nurt wpisałem trochę tak przez przypadek. W latach 60., 70. napisałem, że Polska była Polską w 76., a wcześniej już 20 lat pracowałem w kabarecie. Nigdy nie podejrzewałem, że w ogóle mam taki talent, że coś takiego mogę napisać. Ale wtedy był taki moment, jakiś mnie opanował, taka gorycz, takie nieszczęście na mnie spadło w tych latach 70., że coś takiego poważnego napisałem i się okazało, że można napisać o Polsce wprost.
proszę Państwa, że się kocha, że się tęskni do tej Polski, że się dla niej pracuje, że dla niej się walczy, ginie. Jednym słowem, te tematy, które pojawiają się w pieśniach polskich od setek lat, proszę Państwa, tutaj ostatnia zwrotka tego utworu dotyczy Łuku Triumfalnego w Warszawie, który Towarzystwo Patriotyczne, nie wiem, czy Państwo dostali takie ulotki? Bardzo proszę, ulotki tam leżą na stole, sobie podobierać. Towarzystwo Patriotyczne od kilku lat promuje ideę budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie, proszę Państwa. Również w tej książce jest to opisane w wielu felietonach, ponieważ uważam, że jest sytuacja absolutnie haniebna. Mówimy, że Polska jest suwerenna, niepodległa, a przez 25 lat żadnej władzy nie wpadło do głowy, że w Warszawie nie ma pomnika Bitwy Warszawskiej, bo Moskwa zabrania. Uważam, że to jest haniebne. No dobra, ale poza władzą jest naród. I ja apeluję do narodu. Uważam, że musimy to postawić. Niezależnie, czy w Łodzi mieszkamy, czy w Warszawie. To jest nasz obowiązek właśnie. Miałem przyjemność tę pieśń śpiewać po raz pierwszy przed panem Andrzejem Dudą, prezydentem Rzeczpospolitej, na takim spotkaniu na rynku Nowego Miasta, bo tysiące ludzi, zaprosiliśmy prezydenta, przybył, zaszczycił, proszę Państwa, w 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej, dokładnie w połowie sierpnia, śpiewał razem z nami i obiecał, że jak tylko się bardziej na urzędzie jakoś osadzi mocniej, to przyjmie patronat honorowy nad tą budową. Także informuję Państwa, żebyście wiedzieli, że nie jesteśmy sami w tej sprawie. A ja mówię o tej idei. Ja akurat szczególnie trafiłem tydzień temu, byliśmy z Krzysztofem, tutaj brawa specjalne, Krzysztof Paszek, przyjaciel, pianista. Byliśmy w Krzysztofie w Muzeum Marii Konopnickiej, proszę Państwa. A mnie kiedyś tam przed laty różne komuchy zaczepiali w 70-tych latach, jak ta piosenka gdzieś się ukazała, że ja tak konopnicko jakby przedrzeźniam czy naśladuję. To też skorzystałem z tego zaproszenia. Była piękna impreza, naprawdę wspaniała. Akurat słońce się pojawiło przepiękne koło tego dworku, który Maria Konopnicka dostała jako dar narodu w Żarnowcu koło Krosna, proszę Państwa. I tam właśnie sobie pomyślałem, że ten ciąg historyczny tych pieśni patriotycznych jest niezwykły zupełnie. Przecież wszystko to, co my chcemy teraz w pomnikach pokazać, to istnieje w pomniku słowa, w pomniku pieśni. Takim pomnikiem są takie pieśni chociażby z 20 roku, jak Piechota. Zaśpiewacie ze mną? Nie noszą lambasów, lecz starych strój, nie mają ni srebra, ni złota. Bo w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Bo w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują sercy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Zawsze w tych pieśniach jest ten bój i ta Polska. Nie byłoby Polski, gdyby nie było bojów, nie było powstań, nie było bitew. Polska żyje i funkcjonuje dlatego i Polacy, że walczą. Musimy walczyć, jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ mamy dwóch bandyckich sąsiadów, którzy od stuleci próbują nas zniszczyć w każdych warunkach i w każdych okolicznościach. Dzięki temu istniejemy, że się buntujemy, robimy powstania, nie poddajemy się i walczymy. I tego ducha życzę Wam w nadchodzących wyborach. Każdy z Was jest spadkobiercą pięknych żołnierzy, walecznych Polaków. Nie wolno się poddawać. Musimy wygrać. Ale przecież poza piechotą była też konnica, byli ułani. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, jeszcze końmi go tratują. Jeszcze końmi go tratują. Ojciec mi to śpiewa, ja byłem dzieckiem. I to ja go pytam, dlaczego tratują go końmi? Jak tak można? Można. Bo rycerski naród, jakim są Polacy, rycerze mają śmierć w pogardzie. Oni walczą o sprawy znacznie ważniejsze niż życie.
Bo tylko dla takich spraw warto umierać. Dla spraw wielkich i ważnych. A taką sprawą jest Polska. Dlatego nie przejmują się. I mają ironiczny stosunek. A nagroda czeka ich na pewno. I tak się kończy ta piosenka. Śpi kolego w ciemnym grobie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Niech się Polska przyśni tobie. To była nagroda jedyna, jaka miała spotkać żołnierza walczącego za ojczyznę, że mu się przyśni Polska. Więc widzicie państwo, jaki mamy spadek, jaki mamy testament zawarty choćby w takich pieśniach. Na szczęście pamiętacie je. Mimo półwiecza komunizmu, mimo tego, że to wszystko są utwory nieistniejące w przestrzeni publicznej. Pamiętacie, to jest ten pomnik śpiewany. Doceniajcie państwo te nasze pieśni żołnierskie, proste, melancholijne, ale proszę państwa oddające istotę naszej walki przez stulecia. Czy umrzeć na przyjdzie wśród boju, czy w tajgach Sybiru nam zgnić z trudu naszego i znoju. Polska powstanie, by żyć po powstaniu styczniowym na Sybirze, tak śpiewali. Po listopadowym, w czasie listopadowego, oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Gwiazdo Polski ożywiały, patrząc w niebo lot swój wbił i nadzieją podniecany. Woła do nas z górnych stron, powstań Polsko z krusz kajdany, dziś twój triumf albo zgon. I tak przez stulecia Polacy walczą. Walczą zawsze o Polskę, o wolność. Jesteśmy jedynym takim narodem, proszę państwa, w Europie, ponieważ niesiemy wartości, jakie są Europie bardzo potrzebne, bardzo przydatne nie tylko nam, a przecież jeszcze wcześniejsze powstanie. Konfederacja Barska, proszę państwa. Czy uczą w ogóle jeszcze tego w szkołach? Wielka, niesamowita, proszę państwa, bitwa Polaków o właśnie jakość Polski, o nasze życie, o nasze ideały. Jak to tam szła taka pieśń Konfederatów jest? To jest, nie pamiętam dokładnie, ale tam są piękne słowa takie. Nigdy, nigdy z królami nie będziemy w awiansach, nigdy przed mocą nie gniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. I choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i nieba nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. 3 wieki temu przewidzieli wojska na smokach latające, samoloty przewidzieli i śpiewali, że ich nie zatrwożą. Nawet na smokach wojska. Tacy byli Polacy w historii, tacy są do dzisiaj. Odszukajcie się, jesteście między nami. Walczcie o Polskę, o ważne sprawy. Tak? No tak jak w 20 roku, lanca do boju, szabla w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Hej, Górek Kiecki jedzie uwal, Jazłowiecki, szabla do boju, lanca w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. No już nie będę dalej śpiewał, było mnóstwo zwrotek. Widzicie państwo, jaka prawda historyczna wychodzi z tych piosenek. Ja, proszę państwa, no naturalnie w tym korowodzie tych utworów śpiewanych, zwłaszcza w takich sytuacjach towarzysko-politycznych, przy ogniskach, czy przy jakichś zbiórkach, czy przy jakichś marszach, no uczestniczyłem w różnych okresach życia i zauważyłem, że to jest niezwykle ważny fragment naszej historii. Warto tę historię kultywować, proszę państwa, i czasami próbuję coś samodzielnie napisać. Tak powstała piosenka o sierpniu, napisana na prośbę Solidarności, ponieważ tak 5 lat temu, poprzedni jubileusz, poprosili mnie, żebym napisał to już nie wiem. Zacząłem zastanawiać się, jak to ukryć ten temat. I proszę państwa, doszedłem do wniosku, że sierpień to szczególny miesiąc w naszej historii. Ponieważ, no zaczynając tak chronologicznie, 6 sierpnia wyruszyła w 1914 roku pierwsza kadrowa z Krakowa na wojnę z zaborcami. O, coś tutaj niosą jakieś dania.
Dobra, bardzo dziękuję. Ja bym prosił, żeby pani nic tutaj już nie nosiła, bo jak się rozkręcam powoli, to jest teatr jednego aktora. To, co aktorzy grają 20 osób na scenie, ja robię sam. I proszę w związku z tym to uwzględnić. Jak będę potrzebował coś do picia, to się odezwę. Więc proszę państwa, 6 sierpnia 14 rok, 101 lat temu, rusza jedna kompania chłopców, żołnierzyków z drużyn strzeleckich na wojnę z wielkimi armiami. Trzy imperia, każde imperium milionową armię ma. I oni poszli odzyskać niepodległość, ci chłopcy. Jaką trzeba było mieć wiarę w Polskę? Jaką moc ducha, żeby na coś podobnego się zdobyć, proszę państwa. Przecież to jest fantastyczne. I to jest najbardziej fantastyczne, jak to się powiodło. Bo z tej jednej kompanii powstała pierwsza brygada Legionów, potem kolejne brygady Legionów. Pod koniec wojny przyszły z zachodu armia, błękitna armia generała Haldera, ze wschodu armia Dobora Muśnickiego, prawda? I Polska wygrała pierwszą wojnę światową. Polska pokonała trzech zaborców. Rozpadły się Austro-Węgry, padły runery kajzerowskie Niemcy i rozpadła się carska Rosja. Kto tego dokonał? Polska! Zwyciężyła w pierwszej wojnie światowej. Bezapelacyjnie. Nie ma żadnej dyskusji. Ale oczywiście w szkołach tego tak nie formułują, bo nie wolno było. Mówi się o polskich zwycięstwach i do dzisiaj nie wolno. Bo w mediach i w szkołach jest tak zwana, obowiązuje tak zwana propaganda wstydu. My mamy pedagogika wstydu. My Polacy się mamy wszystkiego wstydzić. Taka gazeta zwłaszcza, gazeta w tym celuje. Co tylkokolwiek się dzieje, natychmiast piszą, że te Polacy to, Polacy tamto, co z tymi Polakami, cały czas tak. Nie poddawajcie się temu terrorowi gazety i innych gadków. Tak? Zwyciężyliśmy w pierwszej wojnie światowej. To był ten sierpień 14 roku, potem 20 rok. Pokonaliśmy Bolszewię. Żaden naród nie wygrał takiej wojny jak Polska z Bolszewią. Pokonaliśmy Czerwoną Armię, proszę państwa. Przegoniliśmy ich z Polski. I właśnie haniebne jest to, że nie ma pomnika tej bitwy. Już o tym mówiłem. Musimy postawić ten pomnik, proszę państwa, bo inaczej po prostu nie wyobrażam, bym z tego świata odszedł, jak ten pomnik nie będzie stał. Uprę się! Tak! Są ulotki. Każda płata się liczy, cegiełki sprzedajemy, proszę państwa, będziecie mieli chwilową nadwyżkę finansową, pamiętajcie. O tak, ja wiem, że jest biedne, ja wiem, proszę państwa, nie trzeba mówić, ale naprawdę stać Polaków na zbudowanie takiego pomnika. Jedno referendum, 100 milionów wydanych przez durnia, kretyna, który był prezydentem, 100 milionów wydał. Za to by stanął pomnik. Więc widzicie państwo, że to nie są takie wielkie nakłady. To chodzi tylko o podtrzymanie tego narodowego ducha, żeby Warszawa miała swój wielki symbol zwycięstwa, a nie tylko ten syf Stalina, który stoi w środku miasta. Karygodny, zupełnie haniebny. I to, proszę państwa, dotyczy 20 roku, naszego tamtego zwycięstwa. 44 rok widziałem na własne oczy powstanie warszawskie. Ja jestem przedwojenny warszawiak, także przeżyłem całą wojnę. Powstanie w Warszawie, proszę państwa, to jest rzeczy straszne, dramatyczne, ale nie o nich będę to mówił, tylko muszę państwu uświadomić, że takie pokolenie jak ja, przedwojenne jeszcze, patrzy na to wszystko czasami z przerażeniem, jak można kłamać wobec Polaków, jak można opluwać naszych bohaterów, jak można pisać jakieś brednie niestworzone, a o powstaniu to zwłaszcza gazeta lubi pisać. Ledwo zbliża się 1 sierpnia, od razu pojawiają się jakieś karczemne, nikczemne, oszukańcze materiały. I głównie oni rozważają nad tym, czy to miało sens, w ogóle jaki to był sens, to bez sensu było to. Sens powstaniu nadali jego uczestnicy. Oni doskonale wiedzieli, co robią. To było pokolenie na pewno nie głupsze od nas. To było piękne pokolenie wolnej Polski. Ofiarą życia ten sens udokumentowali. Ofiarą swego życia. I nie będzie żaden agent ruski, prawda, i berliński nam tu opowiadał, czy to miało sens, czy nie miało. Polacy wiedzą, że sens ma walka. Jeżeli nie ma innego wyjścia, trzeba walczyć. I Polacy od pokoleń walczą o wolność naszą i waszą. A nasi sąsiedzi Niemcy, Rosjanie od pokoleń walczą o naszą i waszą niewolę. Wyłącznie. Niemcy, Rosjanie uczą was tego w szkołach?
O nic innego nigdy w swojej historii nie walczyli. Wyłącznie o zniewolenie innych narodów. Okradzenie, zniszczenie, spalenie, zamordowanie. Tym się wyłącznie kierują Niemcy, Rosjanie. Powtarzam dobitnie te słowa, bo one też są ukrywane. Nie ma Niemców, tylko są naziści, prawda, teraz. Jakieś plemię z Księżyca tu spadło nas mordować, a Niemców przy tym nie było. Nie pozwalajmy na to. Nawet jak na Łódź jest was sporo ludzi. Zobaczcie, wy jesteście pierwszą kadrową, tak to oceniajcie. Nie to, że nas mało jest. Nie, pierwsza kompania kadrowa, wystarczy, żeby rozpocząć mówić. Nawet o takie sprawy. Tak niezwykle ważne. O naszą godność. O godność i pamięć naszych bohaterów, proszę Państwa. Kolejny sierpień 80 roku, proszę Państwa, kolejny sierpień, w którym brałem czynny udział, Solidarność wybuchła, proszę Państwa, Polacy sami, bez wielkich mocarstw, w Jałcie, Poczdamie, w Wersalu, sami wybili się na niepodległość. Nikt na świecie tego się nie spodziewał. 100 wydziałów sowietologii na największych uniwersytetach zachodnich nie przewidziało nigdy w życiu, że można, prawda, obalić ustrój klasy robotniczej i że sama klasa robotnicza tego dokona. A tak się stało. I ten cały Zachód zbaraniał, patrząc na te obrazki ze stoczni, z tych kopalń, z tych hut, że to klasa robotnicza w tych derychach obala ten ustrój klasy robotniczej. Polska Solidarność zniszczyła całą mitologię, legendę i całe oszustwo komunizmu i socjalizmu. Skończył się w tym czasie na świecie. Tego dokonała Solidarność. Niezależnie od tego, jakie mamy prywatne wspomnienia, jak to wszystko potem dalej poszło, kto tam się spisał, kto nie, ale ta liczba 10 milionów ludzi i te obrazki w światowych telewizorach, jak to klasa robotnicza opala ustrój klasy robotniczej, rozłożyła komunę. Polacy pokonali imperium zła. Proszę Państwa, runęło. Oczywiście w Berlinie pokazują takie imprezy, robią jak to Niemcy tam przy tym murze berlińskim obalili imperium zła, Niemcy komunizm obalili, właśnie ten mur jest symbolem, nie wiadomo tylko kto, towarzysz Honecker chyba, z towarzyszką Merkel z młodzieżówki komunistycznej obalili ten mur w Berlinie. Tak łżą, tak kłamią, nie wstydzą się w ogóle. My musimy dbać o naszą pamięć, o naszych bohaterów i o nasze niezwykłe światowe zwycięstwa, proszę Państwa. Takim zwycięstwem była Solidarność w 80 roku. Chodzi jeszcze o to, żeby polskie dzieci uczono tego w polskich szkołach. Dopilnujcie Państwo, macie tam dzieci, macie wnuki, pilnujcie, żeby uczyli prawdę o naszej historii. A zwłaszcza najnowsze, bo jest zakłamywana sakramentko. No i jeszcze tyle jest spraw związanych z sierpniem. I będzie piosenka po tym przydługim wstępie. Sierpniowa jest opowieść ta, wydobyć Polskę z mroku. Pierwsza kadrowa kompania szła z Krakowa w 14 roku. Z jedną kompanią ruszyli bój przeciwko szepty rano. Czyste szaleństwo, Boże mój, Polakom tylko znam. Naciągał z Moskwy strony, chwytał za broń, kto tylko mógł przed hordą domu bronić. Pod Radzyminem stanął front żołnierzy komendanta. Szabla do boju, lanca w dłoń, została dziś odparta. Warszawa zrywa się do boju, przez 2000 tylko tu, na gruzach Europy, unosił się wolności duch, powstańczych pieśni strofa. Yeah.
zniewolonych ludzi. Solidarności był odwór przeciwko nędzy i obłudzie. I znowu sierpień, znowu pogodność, niepodległość. Polacy wznieśli standard swój, runęło zła imperium. Sierpień wylał listą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość rówieśnicy nasi. Bardzo dziękuję. I mamy dużo łatwiej, prawda, podejmować decyzje od naszych poprzedników. Nie musimy z orężem w dłoni, z bronią, walką strajkową, państwem podziemnym, oporem cywilnym, możemy kartką wyborczą. Jest dużo łatwiejsza sytuacja. Skorzystajmy z niej. To jest duży sprawdzian, czy potrafimy być godnymi naszych poprzedników, walecznych rycerzy Rzeczpospolitej, prawda? Czy pani kandydatka na posła i pani na senatora zgadzają się z moją opinią? Bardzo dziękuję bardzo za zrozumienie. No właśnie, patrzę, czy pani jeszcze słuchają tego, co ja mówię. Dobrze, proszę państwa, no to była piosenka natury historycznej, ale sprawy geograficzne też są niebłahe w naszym położeniu, w naszej sytuacji. Ja w czasach PRL-u parokrotnie w celach takich dywersyjno-prowokacyjnych umieściłem w tekstach słowo kacapy i szkopy. Zawsze mi cenzura wyrzucała. W PRL-u nie wolno było używać słów kacapy i szkopy. Była cenzura, wyrzucali bezdyskusyjnie, nie było o czym gadać, prawda? To jest niemożliwe, jak można tak nazywać inne narody. A ja pamiętam te określenia ze swojego dzieciństwa. Ja tego nie wymyśliłem. To są historyczne określenia. Przez wiele lat wojny straszliwej, drugiej, mówiliśmy szkopy i kacapy. Dlaczego mamy dzisiaj nie mówić? Kogo ja się mam bać? Szkopów i kacapów? W związku z tym napisałem piosenkę. Dyplomatyczna nie jest, ale ja nie jestem dyplomatą i sobie nie życzę w ogóle być dyplomatą. Ja mówię prawdę, jaki dyplomata by to robił. Jak to nazwą? W dziecięcych wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory z powrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, szkopy i kacapy, dzieciństwa koszmary. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, szkopy i kacapy. Wam raże imperia, po strach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i szkopy. Dziś niby jest pokój, granice spokojne, żelaznej kurtyny, ani zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety. Ich media tuszczują, mieszają i kłamią. Atak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, szkopy i kacapy niezmiennie codziennie szarpią, atakują. I tak od stuleci złodzieje i zbóje, nieznośne watachy napastliwych drani, co wciąż od pokoleń walczą z sąsiadami. Najbardziej ich drażnią Polacy przedziwni, kochający wolność i nieagresywni. Los taki nam przypadł, tak się porobiło. Bez buntów i powstań już by nas nie było.
Bóg, honor, ojczyzna, wolność, solidarność. Tego nikt na świecie nie da nam za darmo. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii. Tutaj wschód, tam zachód, Skopy, Kacapy, Babraże, Imperia, Ostrach Europy, Złowieszcze, ponure, Kacapy i Skopy. O Skopach to napisałem w ostatnim numerze w sieci. W ostatnim numerze, proszę Państwa, jest mój felieton na ten temat właśnie, jak to pani Merkel nam wydaje dyspozycję, jakie transporty mamy tu otrzymywać od Niemców. My transporty ze strony Niemiec żeśmy w czasie II wojny światowej dostawali tu prosto do obozów. Niech oni się naprawdę uspokoją, ci Skopy. Polacy są suwerennym państwem, suwerennym narodem. Trzymajmy, chronimy tę suwerenność. Wmawiajmy naszej przekupnej władzy, że jesteśmy suwerenni, żeby nie podejmowali decyzji dyktowanych w Berlinie i w Moskwie. To jest skandal po prostu. Więc napisałem właśnie taki, że 1 września usłyszałem o tej wiadomości, jak to inaczej cofną nam dotacje, jak nie przyjmiemy iluś tam, prawda, transportów z imigrantami. Cofną nam dotacje. No co jest? Czy w traktacie lizbońskim jest taki artykuł, że mamy kogoś przyjmować tutaj? Transporty z Niemiec? No daj się spokój. Jeden serdo ze strony Skopów, a ze strony Kacapów. No proszę Państwa, toczy się ta wojna na Ukrainie, proszę Państwa, i tam są różne incydenty. Między innymi pan prezydent wygłosił jakieś przemówienie Putin, w którym trochę mnie zdenerwował. Doszło do tego, że nikt rządu się nie odezwał. Sam napisałem notę, no może nie dyplomatyczną. Panie prezydencie Putinie, słyszałem, jak pan ogłosił, że w Polsce są obozy szkoleniowe dla nacjonalistów, faszystów, antysemitów. Jestem zainteresowany takim szkoleniem. Niestety nikt w Polsce nie wie, gdzie to się odbywa. Proszę o adres. Interesuje się sprawą z powodów trochę wstydliwych. Parę razy w życiu jakieś bydlaki tak mi właśnie wymyślały. A ja nie wiedziałem, jak się zachować. Prawda? Co taki faszysta, antysemita, nacjonalista jak ja powinien robić w konkretnej sytuacji? Czy dać w mordę, czy się popłakać ze śmiechu, czy posikać ze strachu, a może zesrać się w majtki jak polski rząd? Pierwszy raz dowiedziałem się, że jestem nacjonalistą w 80 roku, kiedy moja pieśń, że Polska ma Polską, stała się hymnem powstającej Solidarności. Natychmiast moskiewska prawda napisała, że to jest hymn polskiego szowinizmu. Proszę Państwa, jakiego szowinizmu? W ogóle tego nie rozumiem. Proszę mi to wytłumaczyć na jakimś szkoleniu obozowym. Co tam jest, proszę Państwa? Jeszcze to piętno faszysty, no. Pojawiło się, kiedy uczestniczyłem nie tak dawno, 2-3 lata, w Marszu Niepodległości. Święto Niepodległości, ludzie wyszli na ulicę świętować to święto. Okazało się, że to faszyści idą, którzy świętują polską niepodległość. Bo święto patriotyzmu nowoczesnego urządził prezydent Komorowski sobie. W otoczeniu swoich 700 ubeków, jakich miał na etatach. Pałacu Prezydenckim, prawda? I oni osobno świętowali swoją niepodległość. A nam wysyłali prowokatorów. Doszło do tego, że nawet sprowadzono z Niemiec bandytów, żeby rozpędzili polski pochód niepodległości. Proszę Państwa, czy to jest w ogóle wyobrażalne? Bandyci nazywali się Antifa. Bandyci normalni. Byłem tam, widziałem. Jak się zachowywali, jakąś hołotę niemiecką sprowadzili. I to środowiska związane właśnie z gazetą. Nie znoszą polskiego patriotyzmu, nawet święta niepodległości nie dadzą nam świętować. Przepraszam, bo to już do was teraz mówię, się rozkręcam, a ja tutaj pisałem do tego prezydenta Putina. Antysemitą niedawno mnie nazwał recenzent, w moim wieku mniej więcej, który pół wieku temu zauważył na moim przedstawieniu dygnitarza tamtej rządzącej partii Moczara. I teraz po latach wziął na odwagę ten człowiek, długo czekał i napisał, że jestem antysemitą, bo widział u mnie Moczara na widowni. Naprawdę, ręce i spodnie opadają. Jak człowiek słyszy takie argumenty. Przywołuję tę sytuację i te obelgi, ponieważ pragnę uświadomić panu Putinowi, że wymyślałem w ten sposób świnie, bydlaki i szuje szkolone w Rosji, a nie w Polsce. Dlatego mam propozycję, niech pan ze mną nie zadziera. Już paru takich ważniaków widziałem. Ślad po nich przepadł.
Te obelgi, kwalifikują się do sądu w Strasburgu, Hadze lub Piotrkowie Trybunalskim. A ponieważ jestem człowiekiem zapracowanym, mam dzisiaj występ w Łodzi, nie chcę mi się włócić po sądach, odstąpię od pozwu, jeszcze dotrzymam rekompensatę finansową. Za obrazy dobrego imienia do biednych pan nie należy, a Towarzystwu Patriotycznemu każdy milion złotych się przyda na budowę łuku triumfalnego zwycięstwa nad ruskimi bandytami. Z wyrazami bez szacunku. Jeszcze jeden utwór związany z carem Putinem, którego dnia, proszę Państwa, powiedział, że wysyła na Ukrainę konwój z pomocą humanitarną. To było zaskoczenie, bo jak wiadomo, Rosja nigdy w życiu nikomu pomocy humanitarnej nie udzieliła, nie jest do tego zdolna w ogóle, to jest wykluczone. Ona udziela zawsze pomocy braterskiej. I to było w 68 roku Czechy, ona w 56 Węgry, a w 1939 roku udzieliła pomocy braterskiej Polsce. Nawzajem ze swoim bratem ideowym Hitlerem, prawda? Braterskiej pomocy nam udzielili. I tu raptem czyta pomoc humanitarna. No więc zacząłem się zastanawiać, jakby to ująć. I tak powstała ta piosenka. Ciężarówek prawie 300 farba na nich ledwo wyschła. Ona biało kazał je malować wódz. Wiozą dary od Putina, choć ich nie chce Ukraina. Biały konwój zbliża się za morzem wódz. Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek, humanitarna broń. Będąc krzynie ze sprzętem na wybojach zakręta, kto mi stoi, liznął ten wie. Timeo dana osedona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Faszystami nazywają tych, kto chcą wolności kraju. Gdzie się zjawią, bije krwawy blask. Zagłuszają słowa prawdy obłąkaną propagandą. Jak to jadą, żeby uszczęśliwić was? Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek, humanitarna broń. Pochowane, zawinięte, mordercze argumenty, kto historii bliznął, ten wie. Timeo dana osedona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Siłą Rosji oszukaństwo, całe to medialne ugarstwo i szyderstwo, które ma ukrywać zło. Jak surwaj w wylonym sklepie zaopatrzyć się najlepiej. Mundur oraz turystyczny czołg. Biały konwój z czerwoną zarazą, jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek, humanitarna broń. I bandyta wynajęty, barbarzyńca surnięty, kto historii liznął, ten wie. Timeo oddana osedona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Niewolona Ukraina to jest spadek od Stalina, a Putinek też imperium chce mieć. Jak się uda, z jednym krajem biały konwój pomknie dalej i zatrzyma się koło nas gdzieś. Biały konwój z czerwoną zarazą pędzi gnaw pieriąd. Od Putina Gaspanina ma rozkazy, by podpalić w Europie ląd. Zatrzymajmy konwojentów, troglodytów, przeklętych do historii, liznął, ten wie. Timeo dana osedona ferentes, darów z Kremla trzeba się strzec. Rzeczy jeszcze do wieczora autorskiego, żeśmy je doszli. Na razie zrobiłem nam wstęp śpiewany, a to spotkanie miało być wieczorem autorskim. Mam tutaj mam jedynkę. No jednak, żeby tradycji stało się zadość, może jakiś jeden czy dwa felietony Państwo odczytam, bo taka jest tradycja spotkań autorskich. Książka jest gruba, ale można ją czytać z każdego miejsca, bo są felietony na różne tematy, proszę Państwa, od 2008 roku, także naprawdę jest co poczytać. Gdzie by tutaj sięgnąć tak?
żeby dobrze trafić, proszę Państwa. Tam nie wiem. Jak to, tutaj miałem taki oznaczony gdzieś jeden kawałek na początek, ale coś mi się bardzo pomuczkało w tych emocjach śpiewanych. Wiecie Państwo, jak ja, niełatwy zawód. Sam na scenie, nie ma kto mnie zastąpić. O, może taki tutaj, bo to jest 2008 rok, może będzie dla Państwa ciekawy. Nie pozwolił, 16 października 2008 rok, nie pozwolił minister arabski lecieć samolotem radzieckim prezydentowi polskiemu Kaczyńskiemu na szczyt europejski. Już w tym jednym zdaniu jest takie nagromadzenie absurdów, że trudno się nie śmiać. A tymczasem nie ma tu nic do śmiacia, jak mawiał mój siedzan w wojsku. Jest żałosny fakt ujawniający mentalność najwyższych stad rządowych. Ponieważ premier Tusek, jak wiadomo, sam chce być prezydentem, dlatego uważa, że powinien nieustannie upokarzać obecnego prezydenta. A to odebrać mu samolot, a to odstawić krzesło, podstawić nogę, pokazać język. Jak sam oświadczył, po prostu prezydent mu przeszkadza. Tusek tak powiedział. Może więc następnym razem odbierze prezydentowi samochód, schowa klucz do pałacowej bramy, wyłączy prąd i wodę. Wszystko jest możliwe, gdy szalejące ambicje troglodyty zniekształcają poczucie rzeczywistości, a szczeniackie pomysły arabskich polityków budzą radość kumpli z podwórka. Obecny rząd od początku swojego urzędowania wpycha prezydenta do kąta, a gdy ten jakoś się wymyka, powstaje wielki raban o kompetencyjnym sporze, który jakoby ma rozstrzygnąć nowa ustawa. Żadna ustawa kompetencyjna oczywiście nie powstanie, a nawet gdyby też niczego nie zmieni. Nie ma takich słów i paragrafów, które uspokoiłyby wzburzone zmysły Tuska. Żadna zmiana konstytucji nie jest w stanie precyzyjnie uściślić słowa współdziałanie, jeżeli premier z prezydentem współdziałać nie chce. Jeżeli zwierzchnik sił zbrojnych ma do dyspozycji jedynie chorego pilota i zardzewiały samolot, jak może wyglądać jego zwierzchnictwo? Nagromadzenie złej woli, nienawiści, wściekłości w sferach rządowych jest tak wielkie, że napędzane emocjami towarzystwo w ogóle zapomina o najważniejszych polskich problemach, do których trzeba podchodzić z rozwagą i odpowiedzialnością. Konstytucja odpowiedzialnością za państwową nawę obarcza zarówno rząd, jak prezydenta. Konstytucja, jaka jest, każdy widzi, ale innej nie mamy. Musimy ją respektować, jeżeli respektujemy demokratyczne reguły gry. Wynika z nich, że szanowny naród wybrał sobie prezydenta i rząd z odmiennych opcji, bo ma takie życzenie. By ci panowie patrzyli sobie bardziej na ręce, niż działo się to w poprzednich układach. Wyborczą decyzję narodu należy szanować bezwzględnie. Tymczasem premier ogłasza, że nie potrzebuje prezydenta. On pewnie nie, ale wyborcy tak. Na prezydenta oddało głosy wiele milionów Polaków, więcej niż na Platformę. Czy to nie ma żadnego znaczenia, Tusek? Jak donoszą różne media, olbrzymia większość rodaków odczuwa wstyd z powodu afery samolotowej brukselskiej wyprawy zwaśnionych stron. Wysłaliśmy nasz wstyd na szczyt. Nic nam nie będzie oszczędzone. Słońce Peru, tu z półtuska. To jest maj 2008. Peruwiańska eskapada prezydenta Tuska. Premiera Tuska to znaczący epizod obecnej kadencji. Nie wiadomo, czemu opozycja kręci nosem, a ironiści się natrząsają. Czyżbyśmy tęsknili za premierem pod jego nieobecność? U progu urzędowania urlopował w Alpach, obecnie zaliczył Andy, niebawem ruszy w Himalaje. Człowiek z nadmorza tęskni za górskim pejzażem. Przez pół roku udowodnił chyba, że nie ma zamiaru się przepracowywać. Premier do pracocholików nie należy. Jeżeli w warszawskim gabinecie trudno mu się skoncentrować na ustawach, tak tajnych, że lepiej ich nie oglądać, to niech przynajmniej szlifuje w świecie języki obce. Pozna egzotycznych polityków i tropi resztki dawnych cywilizacji. Może kiedyś w sprzyjających okolicznościach wyniknie z tego jakiś pożytek. Na razie wrażenie na narodzie zrobił tytuł Słońce Peru. Aż się prosi, by dodać tytuły krajowe. Mistrz Bajeru, Gwiazda Kaszub, Księżyc Żuław, As Pomorza, Tu z Półtuska, Orzeł Dorochuska. Przepraszam aktyw PO, że żartuję z ich ukochanego przywódcy. To może rozsierdzić Palikota i do szału doprowadzić Piterę oraz wkurzyć Niechiałowskiego. W tym kronie dominuje pogląd, że z wyjątkiem kaszorów w ogóle żartować z władzy nie należy. Żartownisiów zwalniają z roboty. Ja jestem luzak, mogę się pochulać, ale mojego Ryśka, kolegę Ryśka Magowskiego z kabaretu zwolnili z posady dyrektora Domu Kultury za piosenkę Platforma cię kocha, siuba, siuba.
Przy czym skopku siubanie jest to żadna aluzja, ale piosenka była zdobnych w rodzaju szalalalala. Premier był w czasach w pampasach, może być rozkojarzony, a tu niestety wpadnie w miejscowe kłopoty, gdzie plaga goni plagę i PiS-em pogania. Autostrady ciągle w krzakach, tam w telewizji zamieszanie, bo w świecie dywersja giertycha. Wtedy tak było, popsuła egzaminy, szpitale szykują się do kręcenia lodów, ceny galopują, prezydent jest zdrowy, finanse chore, nieróbstwo w resortach, pusto powie w mediach i jeszcze Wesołek Makowski szydzi, że Platforma kogoś kocha, no siuba, siuba. To taki jest kolega Makowski z Kabaretu, nie wiem czy go kojarzycie. Nie wiem czy go kojarzycie, on występował w kabarecie Otto. Tak i tak, tak, przez wiele lat, no ale potem Otto się zastarzeli. A on został wiecznie młody. Więc chcę jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że ja żartuję no już 55 lat, więc to pewne doświadczenie mam. W felietonach te żarty są takie na ogół, no jednak trochę inne niż te mówione, bo to jest zupełnie inny gatunek sztuki. Sztuka mówiona, sztuka śpiewana, sztuka czytana, ale jest ich sporo. A ja 55 lat żartuję, tu właśnie z Krzyśkiem Paszkiem zakładaliśmy kabaret w Hybrydach na początku lat 60. No wtedy w ogóle nie wiedziałem, czym ja się będę w życiu zajmował, to był jakiś impuls, taka intuicja, bo przyjemnie w klubie studenckim, co pożartujemy, pośpiewałem piosenki, nie wiedziałem, do czego mnie to doprowadzi. A co mnie skłoniło do tych występów kabaretowych? To, proszę Państwa, niesamowite polskie poczucie humoru, które oczywiście było zawsze nielegalne, niecenzuralne i zakazane. I ja myślałem w tym PRL-u, że to tak jest na całym świecie, no. Że są takie żarty, których nie wolno mówić publicznie, bo po prostu jest zupełnie, to jest niemożliwe. Jak można z ukochanego przywódcy siedzieć, prawda? Ja się tak wychowywałem w Laserze 9 lat w wojsku, że mi tak w łeb wbijali, co wolno, czego nie wolno. Jak ja się, proszę Państwa, do cywila nie wyrzucili wreszcie z tego wojska, to zorientowałem się, że ludzie chodzą po mieście, opowiadają takie żarty, jakie byłyby nie do pomyślenia w ogóle. Zacząłem myśleć, coś tu jest, coś jest ciekawego. No taki żarcik, proszę Państwa, z tamtego okresu, z pierwszego programu kabaretu, lata 60., początek lat 60., trzech mężczyzn pod celą. Ty za to siedzisz, ja popierałem Gomułkę. A ty za co? A ja zwalczałem Gomułkę. A ty? A ja Gomułka. I to był nawet cenzuralny żart. I tam nic złego, i cenzura dopuściła. Tak. A to był ten czas, kiedy myśmy zaczynali zabawę w kabaret, proszę Państwa. Co z tym Gomułką? No było mnóstwo żartów na jego temat, obiecywał polską drogę do socjalizmu. Dopiero po paru latach się okazało, ta polska droga to droga żywność, droga benzyna, drogie mieszkania, drogie samochody i drogi towarzysz Gomułka. To miał fantastyczne żarty jednak w swoich tych monologach. Także żeśmy je często wyłapywali. Mój ulubiony cytat, gdybyśmy mieli blachę, zarzucilibyśmy Europę konserwami. Ale nie mamy mięsa. Tak. Proszę Państwa, co jeszcze z tym, no właśnie polowanie. Polowanie i zadzwonili do Leśniczego, będzie Gomułka, na Leśniczy pyta, kto tam jeszcze będzie, kto? No będzie Kania, Gucwa, Teichma, Kępa. Ja nie pytam o Nagonkę, ja pytam o Państwa. Widzicie Państwo, w jednym żarcie zawarta jest naprawdę olbrzymia mądrość. Co to był za ustrój? To był ustrój, w którym rządziła Nagonka, a nie Państwo. Potęga polskiego żartu, proszę Państwa. A dzwonił Chruszczow do Gomułki, to jeszcze Gomułka, u Was rewizjonizm się szerzy. Jakiś Mickiewicz napisał Litwo i czyzno moja, co Wy chcecie granicę przesuwać? Ale z towarzyszu Chruszczow ten Mickiewicz dawno już nie żyje. O, i za to Was cenimy, towarzyszu Gomułka. No, Chruszczow to też była potęga śmiechu. Proszę, brawa śmiało, proszę bardzo. Nie drzemiemy. Wiemy, brawa. Potęga śmiechu, proszę Państwa. To był naprawdę niesamowity model Chruszczow. On uważał, że komunizm w ogóle się potrafi sam wyżywić. Wiecie, chyba w to wierzył idiota szczery. Dlatego kazał obsiewać ten komunizm tym kukurydzą, bo to dużo zielska, to będzie co jeść. Taką miał teorię. I kiedyś w ONZ-cie zdjął but, walił w głównicę. I wołał, pszenica u nas rośnie jak słupy telegraficzne. Ktoś pytał, tak wysoko? Nie, tak rzadko. Zjedał kokos hodowlany, zrobiono mu zdjęcie pośród tuczników. Podpis pod zdjęciem brzmiał, treci z lewej Nikita Sergiejewicz. Bo inaczej nikt by tego ryja nie odróżnił. A? To te żarty były w tamtym okresie, jak ja zaczynałem kabaret.
Mówię Państwu, bo to wywarło wpływ na moją życiową decyzję. Ja mam, proszę Państwa, 3 wyższe wykształcenia. Ja skończyłem Wyższą Szkołę Oficerską Radiolokacji, naprawdę w Wielkiej Górze. Jestem zawodowym oficerem, bo na tym elektronikiem. Jak mnie wyrzucili z wojska, pracowałem w zakładach telewizyjnych i produkowałem polskie pierwsze telewizory, te BWD-y. A w dodatku, ponieważ pracy człowiek się nudził, bo tam było roboty na 2 godziny, trzeba było 8 odsiedzieć, to studiowałem socjologię jeszcze i zdałem egzamin magisterski. Tak! Mam 3 wyższe wykształcenia, wykonuję zawód kompletnie niewyuczony. I moje dzieci właśnie, jak dorastały, a mam 5 dzieci, każde pytało, tato, po co my się mamy uczyć, jak ty robisz coś, czego się nie uczyłeś? I ja się sam po latach zacząłem zastanawiać, jak to poszło. Bo w młodości człowiek intuicyjnie podejmuje pewne decyzje. Taki mądry, jak teraz nie byłem, no. I wreszcie po latach doszedłem do wniosku, co mnie tak wessało. Te kabaretyzacje. Wszystko, co było interesujące i błyskotliwe, inteligentne, uczciwe, prawdziwe, istniało w sferze nielegalnej, zakazanej, niecenzuralnej. A wszystko, co było w życiu oficjalnym, było durne po prostu, beznadziejne, głupie. Ględzenia tych gomułków, tych gierków, to kretyństwa, co oni wygadywali. Nie do zniesienia, cymbalstwo jakieś, prawda? I trzeba było tego słuchać godzinami, że paku zimnego wykonaliśmy 0,7 w porównaniu z 3. kwartałem ubiegłego roku. I tak nam życie upływało na takich bredniach jakichś kretynów. Więc rozumiecie Państwo, że moje emocje wtedy, proszę Państwa, pokierowały mnie w tą stronę. Dzięki poczuciu humoru, proszę Państwa, zostałem tym satyrykiem, jak to się teraz mówi. No i udało mi się wystąpić w mieście Łodzi w dniu dzisiejszym. To była decyzja z tamtych lat. Tak? Tak, to się życie plecze. Na tym świecie. To wszystko się wiąże. Dlatego Państwu przypominam żarty, od których zaczynałem, żeby Państwo widzieli tę ciągłość, te pół wieku mojej pracy, ale nie tylko mojej pracy, naszego losu wspólnego. No przecież poczucie humoru to jest, proszę Państwa, jeden z najważniejszych składników naszej kultury. W ogóle uważam, że nasz największy wsad do Unii Europejskiej to jest poczucie humoru. Naprawdę. Tak jest, tylko korzystajmy z niego, korzystajmy, proszę Państwa. Stosujmy to poczucie humoru na złość naszym wrogom. Tak trzeba. A wracajmy do tamtej epoki jeszcze. Proszę Państwa, tutaj mówiłem o Chruszczowie, Gomułce, ale pierwszy żarcik natury politycznej z dzieciństwa, jeszcze po samej wojnie, jest początek, tuż po wojnie, początek tego PRL-u, 40 lata, jak mężczyzna jakiś awanturował się na poczcie. Taka historyjka krążyła wtedy po mieście i mówi, proszę pani, że pani ze znaczki sprzedaje, ten znaczek z Bierutem, w ogóle nie chce się przykleić. Ona patrzy, mówi, no tak, bo pan pluje z drugiej strony. Inna sytuacja, przychodzi gość codziennie do kiosku, poproszę gazetkę, tylko rzucę okiem. Rzuca okiem, oddaje. Kioska z poparą, jak pyta, czego pan tam szuka? Nekrologu. Proszę pana, nekrologi są na dalszych stronach. Nie, 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 ten, na który ja czekam, będzie na pierwszej. I doczekał się w 1953 roku, zgasło słoneczko ludzkości. Towarzysz Stalin, co usta otrzymiał od Malin. Taki zbój, taki morderca i też się żartowało, że to nie był byle kto. Słuchajcie, ten Stalin miał większy program niż pralka automatyczna. Pralka się kończy na wirowaniu, u niego wieszanie dochodziło. Typowy humor wisielczy. Ale jak się w takich czasach żyje Wisielczyk, to i tak się żartuje. Żarty najpełniej oddają ducha epoki, proszę Państwa. Stoi Stalin na trybunie, przyjmuje defiladę, podbiega dziecko, wujku, daj cukierka. Stalin mówi, paszał won. Głos komentatora telewizji, a mógł zabić. No przecież jak się człowiek zastanowi, co ja mówię, to straszne rzeczy, a my się śmiejemy. Na tym polega potęga humoru, proszę Państwa. W najtrudniejszych opresjach, w największych nieszczęściach, w najbardziej dramatycznych okolicznościach Polacy potrafili ocalić wewnętrzną wolność. Bo człowiek potrafiący śmiać z różnych nieszczęść, z różnych łobuzów, bandziorów, z różnej zastranej władzy głupiej, durnej, nieszczęsnej, potrafiący ocalić swoje wewnętrzne zdrowie psychiczne, to jest właśnie wolność. Trzeba tego chronić. Ja ukułem taką, w ogóle taką nazwę dla mojej publiczności, to jest wspólnota śmiechu. To jest polska wspólnota śmiechu. Niezależnie od tego, do jakich partii w różnych czasach ludzie należeli, jeżeli należy się do polskiej wspólnoty śmiechu, to jeszcze nie jest wszystko stracone. Jeżeli potrafimy się wszyscy śmiać tego wszystkiego. Tak?
No takie żarty się opowiadało. Co tam jeszcze? Tutaj pan, mówiłem o Stalinie na trybunie, a przed Pałacem Kultury tym Stalina też odbywały defilady, megafony ryszą, teraz żerań pozdrawia przywódców, a jakiś gość prawie nie żyją kolejarze. A teraz tam lekarze, pielęgniarki defilują, nie żyją kolejarze. Aktorzy literaci przed trybuną defilują, nie żyją kolejarze. Panie, co pan za nimi kolejarzami ciągnę? Gdyby nie kolejarze, to byśmy węgiel do Moskwy na plecach nosili. Prosty żarcik, ale mówiący olbrzymią prawdę historyczną, bo Polska przez 10 lat po wojnie do 1956 roku oddawała za darmo węgiel ze Śląska do ruskich, za darmo. Bo to się nazywało niemieckie reparacje wojenne, Polacy ze swoim węglem musieli im oddawać. Tak, a w szkołach tego nie uczą, prawda, bo po co Polaków uczyć, a? To się, chwała Bogu, że jeszcze wujka Janka macie, no. Teraz coś powiem, przypomnę. Wszystko szczera prawda, bo w tych żartach jest zawsze prawda. Jakby nie było prawdy, żarty nie byłyby śmieszne. Najbardziej istotne jest to ziarno prawdy, proszę Państwa, nawet jeżeli rzecz podaje się, wydaje się jakaś absurdalna, paradoksalna i tak dalej. No co tam jeszcze z tamtego rejonu, a propos Moskwy, to może takie pytanko Państwu przytoczę, jak po wojnie kursowało w Polsce, bardzo popularne było, kiedy do Moskwy dotrze zachodnia cywilizacja? Prawidłowa odpowiedź, kilka minut po odpaleniu. Takie wtedy były nadzieje. Tak jest, tak jest. Autentyczne jest, proszę Państwa, nastrój tamtego czasu. Co jeszcze? Mówiło się, że uczeni odkryli, że starożytny bożek miłości Amor był pochodzenia rosyjskiego. Latał uzbrojony, z gołą dupą, strzelał do ludzi i mówił, że to z miłości. No wypisz, wymaluj Putinek. No Putinek, golasek z łukiem, prawda, i z rakietami. Prawda, strzela do ludzi i z miłości to robi. Więc widzicie, jak dobrze znać stare żarty, że wam się wyjaśniały różne sytuacje w obecnej historii. To się wszystko z sobą wiąże, szanowni Państwo. Co jeszcze z tamtego okresu? Dwóch mężczyzn pojechało na wczasy, takie WP było, i zawsze nieznajomych z sobą kwaterowali, żeby jeden na drugiego donosił. No się przedstawili, idą na spacer, kupują totka. Co pan zrobi, jak pan wygra 100 tysięcy? Kupię sobie wczasy w Związku Radzieckim. A jak pan wygra 500 000 wycieczkę do Związku Radzieckiego. A jak pan wygra cały milion okrągły, a to dłuższy pobyt w Związku Radzieckim. Przepraszam, czy pan nie zna innych krajów? Znam, ale pana nie znam. Bo żartować to się żartowało, ale trzeba było wiedzieć przy kim. Za jeden żart dawali, proszę Państwa, 2-3 lata kisia. Za jeden żart. Wyrzucali z roboty, odbierali paszport, wyrzucali ze studiów. Takie potężne mocarstwo. 100 tysięcy czołgów od łapu do Uranu stało. 1000 bomb atomowych, a tak się Swołocz boi polskich żartów. I Swołocz do dzisiaj się boi polskich żartów. Dlatego tych żartów, nawet z czasów komunistycznych, od 25 lat nie mogę powiedzieć w żadnej telewizji. Taka jest prawda o naszej suwerenności. Bo pilnują, bo słuchają. Jak to tak można z komunistów tak się śmiać? A po co to? To nie modne, to staroświeckie. Bo... A ja bym chciał nagrać to wszystko, co pamiętam, bo ja jak zawsze, jak bym się rozkręcił, bym wiedział, że zrobić mam 3 czy 4 odcinki żartów z różnych epok, z różnych dekad, to by się nagrało parę wieczorów, żeby przetrwały po prostu dla następnych pokoleń, bo są takie żarty, których już nikt poza mną nie pamięta. Ale nie można, nie można. Więc proszę Państwa, jak zobaczycie kiedyś taki program, że ja będę opowiadał z czasów komunistycznych żarty i śpiewał piosenki na przykład o sierpniu, czy niech żyje Polska, to wtedy Polska będzie wolna. Zorientujecie się wtedy. Prawda? Na razie jeszcze trochę musimy poczekać. A z panią zostaną wybrane do parlamentu. Liczę na was. Ja mam pytanie, czy będziecie kupować książkę? To jest bardzo istotne oświadczenie, proszę zaprotokołować. Panie prezesie, będą kupować książkę. Tak, tak. Więc ta książka, proszę Państwa, i te nasze dochody z wszystkich naszych publikacji w ostatnim czasie idą w gruncie rzeczy wszystkie na Towarzystwo Patriotyczne, żebyście wiedzieli. Ja właśnie parę lat temu z żoną postanowiliśmy taką fundację założyć, ponieważ okazało się, że dzieci mamy podchowane po studiach już. Pięcioro dzieci, powiedziałem im w pewnym momencie, kombinujcie sami. I ja w waszym wieku w ogóle grosza nie miałem przy duszy, jak mnie z wojska wyrzucili. Dostałem jedne kamasze, prawda, po wojsku i spodnie wojskowe, musiałem zaczynać życie od zera. A wy macie wykształcenie, znacie języki, znacie świat, jeździcie, prawda.
umijmy się sami, a całe pieniądze, jakie zarabiamy, idą na towarzystwo patriotyczne, ponieważ uważam, że nie należy szczeniaków rozpieszczać do paczy. Natomiast na cele, proszę Państwa, istotne trzeba jakoś się czasami zbierać. W moim wypadku to jest zresztą szczególna sprawa, bo rzeczywiście uważam, że jestem niesamowitym dzieckiem szczęścia, żeby się to udało wszystko przeżyć, co ja przeżyłem. Przede wszystkim tę wojnę straszliwą, potworną w Warszawie, prawda? Ja to w ogóle przeżyłem. Jak ja spod tych gruzów się wygrzebywałem. Jak to wszystko w ogóle, nie mam pojęcia, bo jak to w ogóle jest możliwe, to wszystko przeżyć, co mi się udało. Proszę Państwa, potem w wojsku 9 lat, byłem młodym chłopakiem, też nie była łatwa szkoła życia. Było bardzo ciężko. Potem się znalazłem w cywilu zupełnie bezradny. Jak widziałem na ulicy oficera, to salutowałem, prawda? Takie miałem nawyki. Jednym słowem, dużo różnych niesamowitych rzeczy przeżyłem. I to wszystko jakoś mi się toczyło, były chwile dramatyczne, jak już mnie rozpoznała komuna, że jednak nie jestem takim tylko sobie wesołkiem, ale że mówię rzeczy dosyć mocne, zaczęli mnie przeganiać, tak właśnie było pod koniec lat 70. No to rodzina wyjechała, żona z dziećmi, bo nie mieliśmy naprawdę, na utrzymanie nawet. Końcówka lat 70. byłem zakazany totalnie. No i tak dalej, i dalej. Ale wybuchła Solidarność. I te wydarzenia wyrzuciły nas jakby z tych piwnic, z tych lokali maleńkich, gdzie się grało, na estrady w całej Polsce. Huty, kopalnie, stocznie, na jakichś podnośnikach, na dachach tramwajów, autobusów, gdzie ja nie grałem. No i myślałem, proszę Państwa, jak się takie życie przeżyło, to naprawdę warto czasami wykonać ten gest i zająć się teraz sprawami Polski i to mi przyświeca i Towarzystwu Patriotycznemu w naszej pracy na różne okazje, bo poza tym pomysłem budowy Łuku Triumfalnego robiliśmy na przykład maturę z historii Polski, której jury przewodniczył profesor Andrzej Nowak z Krakowa. Fantastyczna sprawa, setki młodych ludzi z całej Polski przygotowywało się do matury z historii Polski na złość władzom edukacyjnym, które przestały uczyć historii praktycznie polską młodzież. Robimy koncerty niepodległości, proszę Państwa, raz do roku, gdzie wręczamy nagrody wybitnym twórcom, chociażby świętej pamięci Marek Nowakowski dostał Antek Krause, ten, który kończył już film o Smoleńsku, na który to film żadna władza nie chciała dać ani jednego grosza, ponieważ filmy można kręcić wyłącznie antypolskie, jak Polacy, prawda, brudni antysemici, szczerbaci walczą tam z Niemcami czy z Żydami. Takie filmy się kręci w Polsce za nasze pieniądze. Dla Antka Krausego na film o Smoleńsku nie było ani grosza, więc tego rodzaju postacie honorujemy, proszę Państwa, przy okazji, korzystając z naszego spotkania. Chciałem Wam to jeszcze dopowiedzieć. Krzysiu, co zaśpiewamy? No może zbliżamy się jednak do tej piosenki, o której już mówiłem, że Polska ma Polską. Kilka słów wstępu jeszcze. Jak już mówiłem, w 76 roku napisałem, w 77 dostałem zgodę cenzury w salach do 100 osób w trzech miastach, w trzech województwach, między innymi w Łodzi. Jak ta pieśń poszła nawet przy pomocy przedstawień i przy pomocy kaset, te kasetowce takie były wtedy, to była modna nowinka techniczna, to wybuch rok 80. dla mnie samego było zaskoczeniem, że ten utwór wszystkie radiowęzły fabryczne w całej Polsce puszczają na tych stratkach powstającej Solidarności, na tych pierwszych spotkaniach. No coś niesamowitego. I nas z tego kabaretu małego wyniosło na barykady, można powiedzieć. Ja i jeszcze Jacek Kaczmarski był z nami w kabarecie. Młodziutki, on śpiewał Mury runą, ja śpiewałem, że Polska była Polską. I to naprawdę było coś niezwykłego, jak te dwie pieśni z małego kabaretu wstrzeliły się w tę historię, w ten czas, jak bardzo przydały się społeczeństwu, właśnie, żeby podtrzymywać ducha, żeby pokazywać, że trzeba się buntować, mury muszą runąć, a Polska ma być Polską. Najkrótszy program polityczny. I, no, ja nie wiem, polskie marzenie, prawda? Nie trzeba dużo wyjaśniać, wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Przeżyłem niezwykłe chwile, niezwykłe rzeczy, proszę Państwa. Prezydent Reagan na przykład wziął ten tytuł, wziął tę piosenkę jako tytuł swojego wielkiego show popierającego Solidarność. W stanie wojennym zrobił taki program Let Poland Be Poland z udziałem monarchów, premierów, prezydentów i czołówki aktorów hollywoodzkich. Patrzyłem z radością, jak prawda, różni aktorzy moje nazwisko wymieniają, kalecząc niemiłosiernie i wymieniając tytuł, że Polska była Polską. Orson Welles na przykład, albo Charlton Heston, mówili, że Sinatra tam brał udział. No, sam prezydent Reagan przyjął mnie kiedyś nawet na takiej prywatnej audiencji, spotkaniu. Zapytał między innymi, jak wygląda Polska. Posłużyłem się swoim starym powiedzonkiem, że Polska jest jak żółtkiewka, w związku czerwona, w środku biała. On powiedział, jak pojadę do Moskwy, powtórzę do tym buraku. Naprawdę.
Także autentyczna rozmowa, taką jak rozmowę o warzywkach z prezydentem Reaganem. A? Królowa brytyjska, będąc w Polsce, to już w 90-tych latach, w Sejmie przemawiała i również zacytowała te słowa. Zadzwonił do mnie wtedy Dudek Ziemoński. Janek, od kiedy Erika II cytuje cię w przemówieniach, mówię do ciebie ser. Taki tytuł mi nadał starszy kolega świętej pamięci, Dudek Ziemoński, proszę Państwa. Możesz się do mnie mówić, proszę sera. Przeżywając tą pieśnię, myślałem rzeczy no, zupełnie niezwykłe, bo i wzniosłe, wielkie, takie namówiące jakby do boju w czasie strajków, czy jakichś spotkań, meetingów, proszę Państwa, ale również no, ironiczne, jakieś takie dowcipne sytuacje. Myślę, że kiedyś to opiszę wszystko, jak się zestarzeję, to siądę, będę pisał wspomnienia. Na razie nie mam czasu się zestarzeć jeszcze. Liczę na to, że mi pomożecie. Bo jest tyle spraw, które nie dają mi spokoju, że nie mogę siedzieć i pisać wspomnień. To bym zwariował z nudów pewnie. Jak ja wspominał stare czasy, jak tu codziennie dzieją się jakieś afery, prawda? W związku z tym piszę felietony bieżące, kupcie, czytajcie, proszę Państwa. To w ten sposób docenicie moją pracę półwiekową dla Polski. Dlatego, żeby razem się porozumiewać, bo to ten rodzaj języka, ten rodzaj satyry, ten rodzaj komentarza jest sposobem na komunikację naszą. Społeczną, narodową, proszę Państwa. No więc właśnie, i były lata, kiedy no tam jakoś tak myślałem sobie, już nie będę śpiewał, że Polska, sprawy idą w dobrym kierunku, może powoli, może coś tam, może obciachowo, może tam z meandrami, odpuszczę sobie. Bardzo rzadko na bistry tylko śpiewałem. No ale w ostatnich tych 8 latach, proszę Państwa, to nie szło wytrzymać przecież tej. No, cała ta władza w ogóle nie życzy sobie, żeby Polska była Polską. Oni to wprost mówią, oni nie chcą Polski. Nienawidzą polskości. Nie chcą stawiać naszych pomników. Nie chcą uczyć polskich dzieci polskiej historii. No proszę Państwa, do czego to jest podobne? Dlaczego? Z jakiego powodu mamy się na to godzić? Tak? Ani pomników, ani historii. No święto niepodległości nie dają nam obchodzić bęzwały cholerne. Prawda? Jak się można z tym godzić? Więc rozumiecie Państwo, że mam silne motywacje. I w związku z tym wróciłem do śpiewania, żeby starszakom przypomnieć to nasze marzenie z lat 80., że Polska Polską, a młodzieży, żeby przywołać taki utwór, żeby się orientowali, że takie pieśni istnieją, istniały i będą zawsze istnieć, bo inaczej się nie da, proszę Państwa. Trzeba rzeczywistość opisywać, oddawać. Każdy robi w taki sposób, jaki potrafi, jak na kabaretowo-wokalny. Proszę Państwa. Krain mrocznych, pusz odwiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek, Enot, Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta stoiska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska
matki, żony w mrocznych izbach wyżywały na sztandarach, a zło, honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję panu prezesowi, dyrektorowi księgarni, który miał ten pomysł, żeby można się z państwem było spotkać. Teraz będziemy podpisywać książki. Tak, panie prezesie? Krzysztof Paszek jeszcze prosi o brawa.